dwie koleżanki z pracy narzekały na krótki czas przeznaczony na obiad. Jedna z nich mówi. Szefowa codziennie robi sobie półtora godzinną przerwę, a od nas oczekuje, że wystarczy nam trzydzieści minut. Ach, gdybym miała dodatkowe piętnaście minut, mogłabym wrócić do domu na obiad, westchnęła blondynka. Szefowa dopiero wyszła i, jak wiemy, szybko nie wróci. Czemu byś nie wzięła trochę więcej czasu dzisiaj? Blondynka szybko przemyślała sprawę i ruszyła prosto do domu. Gdy weszła do środka, nie znalazła męża ani w salonie, ani w kuchni, więc poszła do sypialni. Gdy uchyliła drzwi, zobaczyła małżonka w łóżku z jej szefową. Po cichutku na paluszkach wycofała się, wyszła z domu i wróciła do pracy. Następnego dnia koleżanka zapytała ją, czy znów zamierza wydłużyć swoją przerwę obiadową. Absolutnie nie. Wczoraj o mało nie zostałam przyłapana.